Co roku już od 18 lat w Jaszkowej Dolnej odbywają się polsko-czeskie drużynowe biegi przełajowe, które są organizowane w ramach współpracy gminy Kłodzko z partnerskimi szkołami i przedszkolami z mikroregionu Rychnowsko. Organizatorami tego wydarzenia sportowego byli wójt gminy Kłodzko, Gminny Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Kłodzko oraz Szkoła Podstawowa imienia Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej. Dzisiejsze biegi są z akcentem patriotycznym, niepodległościowym. Apelowaliśmy do uczestników, żeby barwy biało-czerwone w tym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę były widoczne i cieszymy się, że to widać. A jeżeli ktoś już jest na biało-czerwono ubrany, to ma taką wklejkę, gdzie też może zamanifestować swój patriotyzm. W biegach brało udział blisko 500 zawodników z Polski i z Czech. Drużyny z Polski reprezentowały przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne z gminy Kłodzko, które przyjechały z Jaszkowej Dolnej, Krosnowic, Kłodzka, Udrzychowic Kłodzkich, Szalejowa Górnego, Wojborza, Żelazna. Natomiast z Czech przyjechali zawodnicy z dwóch szkół, ze Slatiny nad Zdobnicy i z Kuchrowa nad Belą. Zawody rozpoczęły się od biegu przedszkolaków na dystansach od 150 do 200 metrów. Później przyszła kolej na szkoły podstawowe, które rywalizowały w rocznikach 2010 do 2004 na dystansach od 300 do 1000 metrów. Biegi drużynowe zamknęli uczniowie ze szkół gimnazjalnych z rocznika 2003 i 2004, którzy rywalizowali na dystansie 1500 metrów. Biegłem, byłem trzeci, potem drugi, a pod koniec wyprzedziłem pierwszego. Pierwszy raz startujesz w takich biegach polsko-czeskich tutaj? Nie, nie. Który raz? Czwarty. Nie. Jak do tej pory było? Tak, czwarty. No i było też dobrze. Każdy dostaje suchy prowiant. Biegi mi się podobają, już nie startuję tutaj po raz pierwszy, ale w tym roku jest bardzo dobra organizacja i mi się podoba. My jsme přijeli z České republiky, jsme ze Slatiny nad Zdobnicí a jezdíme sem každý rok, protože se nám tady moc líbí. Letos máme 21 dětí. Jak bylo na trasě? Dobře, fajně se běglo. Od początku obijałaś prowadzenie? Jak to wyglądało? Nie, tak starałam się trzymać początku. Córka należy do klubu lekkoatletycznego Ziemia Kłodzka i dlatego ma no, fajną kondycję i w dobrej formie jest. I dlatego no, tak jak jeździmy z nią, tak no, gdzieś tam zawsze jakieś trofea przywozi, tak? Jest to bardzo przyjemna atrakcja, bardzo się miło biegnie w takiej pogodzie. Czasami też emocje bardzo skaczą, ale jest bardzo przyjemnie, można się bardzo dobrze bawić. Myślałem, że przeciwnicy będą bardziej wymagający, ale utrzymałem tempo i wygrałem. Co sądzisz o takich biegach? Jakie jest twoje zdanie? Dobrze, kondycję robię, gram w klubie, no i mi się dobrze biega. Ostatnim akcentem rywalizacji sportowej był bieg w sztafetach na dystansie 4x400 metrów. Do tego biegu zgłosiło się 9 sztafet. Zwycięzcą tej rywalizacji był klub lekkoatletyczny Ziemi Kłodzkiej. Drugie miejsce zajęło przedszkole gminne w Krosnowicach, a trzecie Młodzieżowa Rada Gminy. Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych przedstawiała się następująco. Pierwsze miejsce i zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Kłodzko otrzymała Szkoła Podstawowa z Udrzychowic Kłodzkich. Na drugim miejscu plasowała się Szkoła Podstawowa z Jaszkowej Dolnej, a na trzecim Szkoła Podstawowa z Czech z Kuchrowa nad Belą. Zastanawiamy się każdego roku, natomiast formułę utrzymujemy. Jest tak duże zapotrzebowanie z naszych szkół, chęć tutaj do biegania, że wprowadzenie szerszej, otwartej formuły dla szkół spoza naszej gminy byłaby już organizacyjnie zbyt trudna. Cieszę się bardzo, że dzieci i młodzież z naszych szkół chcą tutaj wziąć udział i przede wszystkim oni mają możliwość biegania i wybiegania medali i nagród podczas tych biegów.